Przemierzyłeś ocean i dobiłeś do lunarnej wyspy. Zbadałeś jej obszar i zebrałeś wszystkie fragmenty księżyca, które przy Celestial Altarze przetworzyłeś w lunarne miecze i siekiery. Jednak po ich zużyciu okazuje się, że nie możesz stworzyć nowych, bo na wyspie nie ma już fragmentów księżyca. Otóż nie do końca, bo z pomocą przychodzi nam mechanika pozwalająca na odnowienie szkła księżycowego, czyli Lunar Farming. Jeśli jeszcze nie poskładałeś do kupy lunarnego ołtarzu, to najlepszy moment, będzie on bardzo potrzebny. Na wyspie znajdują się skałki nieco różniące się wyglądem od innych. Należy rozbić je kilofem i umieścić na jednym z gejzerów. Ułożenie trzech fragmentów w odpowiedniej kolejności da nam ołtarz, przy którym możemy tworzyć nowe przedmioty. Jednym z nich jest kula do kąpieli, którą możemy stworzyć z 6 kwiatów, drzew lunarnych i jednej saletry. Owe kwiaty możemy zebrać w pobliżu, jak i z samych lunarnych drzew po ich wycięciu. Ze ściętych drzew wylatują również ćmy, z których po posadzeniu na podłożu wyrastają nowe drzewa lunarne. Warto złapać ich jak najwięcej, by nie stracić źródła kwiatów potrzebnych do stworzenia kul do kąpieli, dlatego przy ich wycince należy zaopatrzyć się w kilka siatek do łapania motyli. Drzewa możemy posadzić na lunarnej wyspie od razu po złapaniu ćm lub w swojej bazie, jednak trzeba uważać, gdyż ćmy lunarne dość szybko się psują. Na szczęście można karmić je kwiatami z drzew lunarnych. Gdy już zbierzemy odpowiednio dużą ilość kwiatów z drzew lunarnych i saletry, tworzymy z nich masę kul do kąpieli. Niestety tu również musimy uważać, gdyż kule psują się podobnie jak jedzenie i to dość szybko. Dlatego jeśli nie mamy jeszcze dostępu do banning wrapów, które negują psucie się przedmiotów, warto rozpocząć zbieranie kwiatów kilka dni przed pełnią księżyca, bo to właśnie podczas jej trwania możliwe jest odnowienie szkła księżycowego. Pierwsza pełnia występuje 11 nocy, a każda kolejna pojawi się co 20 dni, czyli 31 dnia, 51 dnia, 71 dnia i 91 dnia oraz tak dalej, dalej, dalej. Dodatkowo efektywność pozyskiwania szkła księżycowego zależy też od długości nocy podczas pełni, dlatego najlepiej wybrać pełnię występującą podczas zimy, gdyż noce wtedy są najdłuższe. Jeśli więc przykładowo wybraliśmy pełnię 31 nocy, to zbieranie kwiatów i tworzenie bomb należy rozpocząć 1 lub 2 dni przed, czyli dnia 29 lub 30. Rozpoczął się więc dzień 31. Tej nocy będzie pełnia, a ty stoisz na wyspie lunarnej z arsenałem kul do kąpieli. Co możesz zrobić? Wrzuć po jednej kuli do kąpieli do każdego gorącego źródła na wyspie, a następnie wybierz jedno, przy którym spędzisz noc. Podczas pełni gorące źródła, do których wrzucono kule, zmienią się w szkło księżycowe, które po rozkopaniu kilofem dadzą 5 sztuk fragmentów księżyca. Twoim zadaniem jest rozkopywanie wybranego przez ciebie źródła i ponowne wrzucanie do niego kuli do kąpieli przez całą pełnię. Dzięki temu uzyskasz ogromne ilości fragmentów księżyca. Dla przyspieszenia procesu warto poprosić współgracza o wrzucanie bomb za ciebie, co zaowocuje jeszcze większą ilością tego materiału. Po zakończonej nocy przejdź po pozostałych gorących źródłach, do których wrzuciłeś kulę i rozbij resztę powstałego księżycowego szkła. Dzięki temu ty i twoja drużyna w szybki sposób zyskacie spore zapasy fragmentów księżyca, które wystarczą wam na długi czas. Mam nadzieję, że ten film pomógł wam w rozgrywce. Pamiętajcie, że przedmioty z fragmentów księżyca są naprawdę przydatne i warto mieć ich sporo w zapasie. Mówił Kurczak, do usłyszenia.